W sobotę 3 marca 2012 roku w Pecu pod Śnieżką odbyły się Mistrzostwa Głogowa w narciarstwie alpejskim o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Na miejsce miłośników narciarstwa i snowboardu z Głogowa zawiozły aż dwa autokary. Pierwszy podstawiony przez organizatora zawodów Jerzego Staszyńskiego, a drugi przez Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak, które zmieniło swoje plany wyjazdowe specjalnie, by umożliwić swoim uczestnikom wyjazdów wzięcie udziału w zawodach. W rywalizacji wzięło udział ponad 30 osób. W kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt najlepsza była Wiktoria Fraczek z czasem 33,81, a wśród chłopców Piotr Włodarczyk z czasem 30,43. Wśród gimnazjalistów puchary trafiły do Martyny Gruntkowskiej z czasem 35,13 i Szymona Włodarczaka z czasem 24,78, który w kategorii Open zdobył trzecie miejsce. W kategorii 20-35 lat najlepszy czas osiągnęła Patrycja Fraczek z czasem 34,85, a wśród panów Piotr Szczepański z czasem 24,03, zdobywając tym samym Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. W kategorii 36-50 lat triumfowała Małgorzata Staszyńska z czasem 30,56 oraz Wojciech Staszyński z czasem 25,87. W kategorii 50+, puchary trafiły do Jolanty Chrostniak i Krzysztofa Gładysza. Zawody odbyły się na wspaniale przygotowanym stoku przy doskonałych warunkach i słonecznej pogodzie. O wysokim poziomie umiejętności reprezentowanym przez uczestników mogą świadczyć minimalne różnice czasowe. W najbardziej obleganej kategorii wiekowej 20-35 lat różnica czasu między pierwszym a ostatnim zawodnikiem wyniosła nieco ponad 2 sekundy, a o zajmowanej pozycji decydowały ułamki sekund. W tej chwili na filmie obserwujemy zwycięski zjazd Piotra Szczepańskiego. Jeszcze w tym sezonie zapraszamy na kolejny wyjazd narciarski. Tym razem 17 marca będzie można pojeździć w Libercu, gdzie jeszcze przez długi czas śnieg będzie leżał na stokach. Szczegóły oraz możliwość rezerwacji miejsc znajdują się na naszej stronie internetowej www.zwiedzak.pl. Serdecznie zapraszamy.